me importa. Na pewno cierpisz. Nikt nie lubi być rogaczem. Nie znasz życia. Wracaj do narzeczonego. Znam cię. Naprawdę ci nie zależy? Por favor, ya. ¿Qué te quieres quedar solo? No te importa. Mira, tú vives en. Żyjesz w złotej klatce. Masz bogatych rodziców, luksusy. Walczyłaś o coś kiedyś? Nunca. ¿Sabes por qué peleo yo? A ya teraz walczę z czasem. Mam tylko kilka lat życia. Biedaczek, umrzesz. Dlatego nic cię nie obchodzi? Nic. Ty też. Nie zostawiaj mnie. Wracaj. Mam jej ubrania, książki, listy. Wszystko. Spotykasz się ze mną, bo czujesz się samotny? Ona była miłością mojego życia. Minęło sporo czasu. Czuję, że znów jestem gotów na miłość. A ty jesteś wspaniała. I przy tobie znów coś czuję. Nie zawiedź mnie. Przeżyłam wiele rozczarowań. Wiem. Cecilia wspomniała coś o muzeum. To dziwne. Tak. Racja. Zdziwaczałem, ale teraz przeżywam coś nowego i zostawiam za sobą przeszłość i muzeum. Cecilia jest o mnie zazdrosna. Dlatego zepsuła nam randkę. Czas porozmawiać z Beto. O czym? O nas. Nie trać z oczu dzieci ani Artura. Jasne, szefie. Zadzwonię. Ruszamy. Jesteśmy wolni. Mogę odrobić lekcję u Rocío? Proszę. Nie róbcie takich min. Zgoda. Idziesz z nimi? Nie, dziękuję. Dlaczego? To jego decyzja. Ostatni przy aucie gapa. Zostaw mnie w spokoju. Rzuciłaś mnie, kiedy okazało się, że jestem zarażony. Nie mów głupstw. Zostawiłam cię, bo mnie oszukałeś. A teraz ta dziewczyna cię zdradza. Nic z tego. Dlaczego mi nie wybaczyłaś? Nie wiem. To było tylko raz. Upiłem się. Wiesz, że kocham cię z całej duszy. Ale tobie już nie zależy. No te importó nada. Charlie, yo no te dejé. Nie rzuciłam cię z powodu AIDS. Mentira. Udowodnij to. Si no, pruébalo.
Pocałuj mnie. Zwariowałeś? Mnie to nie przeszkadza. Poczekaj. Zrobiłeś to, żeby mnie pocałować. Już późno. Pa. Jesteś wstrętny. Pa, śliczna. Dziękuję. Bądź grzeczny. Dobrze, niegrzeczny. Bardzo. Nie róbcie kawałów, Donato. Proszę im tego nie mówić. Bądźcie grzeczni. Pobawimy się? Będziemy się bawić. Obiad czeka. Czekaj. Ostrożnie. Wchodzimy. Bawimy się. Najpierw zjecie. Obowiązki, potem przyjemności. Wysiadaj, Daniu. Co jest? Dlaczego za mną jeździsz i robisz zdjęcia? To nieprawda. Pracujesz dla Gabina? Skąd pan wie? Ja tu zadaję pytania. Dlaczego robisz nam zdjęcia? Nie panu, tylko córce doktora Santiago. Co go łączy z twoim szefem? Ja tylko wykonuję polecenia. Nie zbliżaj się do mojej rodziny. Ostrzegam. Wynoś się. Lárgate! Wiem, że poświęcam ciebie za mało czasu. Próbuję być dobrą mamą, ale muszę też pracować. Wcale nie musisz. Wiem, że odrzuciłam pomoc finansową Patricia, ale radziłam sobie tyle lat bez niego, że wolę, aby tak pozostało. Czasem dobrze jest przyjąć pomoc od innych. Wtedy miałabym czas dla dziecka. Możliwe. Dzięki. Patricio jest mądry. Zgadł, że dla pana pracuje. Nie zna innych gangsterów, dlatego nas skojarzył. Dobrze mi poszło. Patricio wszedł do znajomego domu. Czyli do Santiago. Ciekawe. Kiedy przeniósł się do Guadalajary, mój ojciec zniknął. Dlatego powiedziałem, że fotografuję córkę doktora. To nie był dobry pomysł. Patricio zacznie pytać, co łączy jego ojca i doktora. Przecież nic. Nie chcę, żeby Patricio zaczął węszyć. Możemy się nim zająć. Coś takiego. Spadaj. Dlaczego robisz tam zdjęcia? Nie panu, tylko córce doktora Santiago. Co go łączy z twoim szefem? Ja tylko wykonuję polecenia. Jak to rozwiązać? Muszę coś zrobić. Pilnować ich. A jeśli powiem Candy, czego dowiedziałem się o Santiago? Nie uwierzy mi. Pomyśli, że to zazdrość i będzie jeszcze gorzej. Nie pójdziemy znów do kina. Pobawcie się. Obejrzymy coś w telewizji? Nie możecie wciąż siedzieć przed telewizorem. Pogramy na komputerze. Ja pierwszy. Dokąd to? Siadaj. Nie możecie spędzać pół dnia przy komputerze. Twoja mama jest nudna. Co? Mam pomysł. Może urządzimy teatr z pacynkami. Ja mam merengę. Zabawkę mamy.
A ja mam merenguito ze skarpetki. Kupimy wszystko nowe. Cały teatr będzie nowy. Pokażę wam, jak się tworzy sztukę. Pamiętajcie, że macie mówić głośno. Pamiętacie wszystko? Donato. Dlaczego przede mną uciekasz? Zaraz się zacznie. Czyj to pomysł? Dzieci. Ja im tylko kupiłam teatrzyk. Świetnie. Nudzili się. To będzie jakaś bajka? Nie wiem. Sami wszystko wymyślają. Candy dostała wiadomość? Chava zadzwonił i zaprosił mnie. Miło, że przyszłaś.